Święty Joachim z wybranego narodu izraelskiego narodził się w Galilei na lat kilkadziesiąt przed przyjściem Chrystusa Pana i należał do pokolenia Judy. Pochodził z królewskiego rodu Dawidowego i Salomonowego, a prócz tego wielu proroków liczył pomiędzy swoimi przodkami. Święty Jan Damasceński tak ród jego wywodzi. Z pokolenia Dawidowego, pisze on, Lewi zrodził Melchiego i Pantera. Panter zrodził Barpantera, a Barpanter zrodził Joachima. Rodzice wychowali go jak najpobożniej i święty Grzegorz Niceński w kazaniu swoim na Narodzenie Pańskie powiada, że był to mąż najwyższej świątobliwości, słynący z najwierniejszego zachowania praw Starego Zakonu. Skoro doszedł lat młodzieńczyka, jak pospolicie utrzymują w 24 roku życia, stosując się do przepisów Starego Prawa wymagającego, aby każdy we właściwym wieku zawierał śluby małżeńskie, dlatego jedynie, a nie z żadnych ludzkich lub zmysłowych pobudek, wybrał z tegoż pokolenia, do którego należał, jak to także zakon nakazywał, dziewicę wielkiej świątobliwości i z nią zawarł małżeństwo. Pochodziła z rodu kapłańskiego, z pokolenia Aaronowego i również jak on była z potomków Dawidowych, mieszkała w Betlejem i miała na imię Anna. Święty Hieronim, jeszcze dawniejszy od niego pisarz kościelny Eustacjusz, piszą, że błogosławieni ci małżonkowie wiedli żywot wielce świątobliwy. Mili Bogu i ludziom, posiadali wielkie dostatki w trzodach, co stanowiło także i w wiekach ich poprzedzających zamożność patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba i innych. Z wielkich majątności, w jakie opływał święty Joachim, taki czynił użytek. Całe dochody podzielił na trzy części. Jedną oddawał do świątyni pańskiej dla utrzymania przy niej kapłanów i na potrzeby obrzędów religijnych. Drugą rozdawał ubogim, a trzecią obracał na utrzymanie swoje i swojej małżonki. Oddając się przy tym wyłącznie ćwiczeniom wyższej pobożności, miał zwyczaj dnie uroczyste prawie całe w świątyni przepędzać i dla tym lepszego uświęcenia dni takowych podwajał dobrych uczynków. To jest dwa razy tyle, co zwykle przynosił w ofierze do świątyni i dwa razy większe czynił jałmużnę dla ubogich. Taki rodzaj życia wysokiej dowodzący w Joachimie świątobliwości, jak w jednych obudził dla niego szczególny szacunek, tak w drugich, jak to zwykle bywa, rozniecał zawiść i stąd pobudzał złych ludzi przeciw niemu. Święty ten patriarcha już blisko lat 50 żył w stanie małżeńskim, już i on i błogosławiona małżonka jego święta Anna znacznie posunęli się w lata, a potomstwa nie mieli, co pod prawem Starego Zakonu poczytywane było za widoczne niebłogosławieństwo Boże i wielką sromotą stadła niepłodne okrywało. I z tego więc powodu, pomimo wysokiej świątobliwości Joachima i jego nadzwyczajnej dla ubogich hojności i pożycia w ogóle będącego zbudowaniem dla wszystkich, owszem, będącego wzorem doskonałości najwyższej, która go czyniła najświętszym człowiekiem swojego czasu, pomimo tego wiele od ludzi znosić musiał upokorzeń. Razu pewnego spotkało go nawet takowe publicznie i w sposób nader dotkliwy. W dniu jednej z wielkich uroczystości Joachim przybył do świątyni ze swoim zwykłym darem, a że najbogatszą ofiarę przynosił, więc pierwszy powinien był złożyć ją na ołtarzu. Gdy do tego właśnie zabierał się, kapłan przewodniczący podówczas obrzędom, nazwiskiem Isuchar, nie zważając i na wiek już wtedy podeszły świętego Joachima i na to, że zwykle pierwszy przystępował z ofiarą do ołtarza, bo zawsze dawał najhojniejszą, odręcił go publicznie z wielkim dla niego uchybieniem, przydając jeszcze i w tych słowach obelgę: wynić stąd starcze, nie godzi się bowiem, abyś pierwszy zajmował w świątyni miejsce, ty, na którego stadle małżeńskim ciąży sromota niepłodności, z tego powodu tyś tu ostatni. Tak ciężką i niespodziewaną zniewagę zniósł święty Joachim w najgłębszej pokorze i tylko wróciwszy do domu otrzymał szczególne, a silne natchnienie od Ducha Świętego, aby bez względu na podeszły wiek swój błogosławionej małżonki swojej gorące zanosił do Pana Boga prośby, żeby go koniecznie obdarzył potomstwem. Niezwłocznie też potem udał się na puszczę dość odległą od miasta i tam na wysokiej górze, zbudowawszy sobie ubogą chatkę, osiadł w niej, trwając na modlitwie i zachowując post ścisły jak Mojżesz i Eliasz, przez 40 dni żadnego nie biorąc posiłku. Przez ten czas zaś święta Anna, pozostawszy w domu, także zamknęła się, odsuwając się od wszelkich stosunków z ludźmi i na modlitwie i poście w tymże celu trwała. Wkrótce też Pan Bóg wysłuchał ich prośby i zesłał świętemu Joachimowi anioła, którym według mniemania świętego Hieronima był święty Gabriel, i ten oznajmił mu w imieniu pańskim, iż zostanie ojcem. A gdy święty starzec z pierwszego razu przeraził się jego widokiem: nie lękaj się, rzekł do niego ten posłannik niebieski, gdyż ja jestem aniołem pańskim przysłanym od Boga, aby cię upewnić, że modlitwy twoje wysłuchane zostały i pomimo niepłodności twojego małżeństwa i wieku waszego podeszłego będziesz miał potomka. Joachim silniejszej wiary od Zachariasza, ojca świętego Jana Chrzciciela, który, gdy mu podobnież podeszłemu w lata anioł zapowiadał potomka, nie uwierzył temu od razu, nie zwątpił ani na chwilę, iż się tak stanie, jak mu to Pan Bóg przez anioła oznajmiał. Wrócił do domu, pewnym będąc, że spełnienie się tego przyrzeczenia nastąpi w swoim czasie, i zastał tam i świętą Annę podobnym, że widzeniem od anioła pocieszoną i pełną niezachwianej wiary w wykonanie się obietnicy Bożej.
Jakoż wkrótce potem Anna poczęła w żywocie swoim tę, której narodzenie miało świat i niebo całe napełnić radością najwyższą, i święty Joachim stał się ojcem Przenajświętszej Maryi Panny. Ojciec Trombelli, pisarz kościelny pierwszorzędnej powagi, opierając się na zdaniu świętego Augustyna, ojca kościoła, i świętego Wincentego Ferrarego, pisze, iż po odebraniu wiadomości przez anioła zapowiadającego im, że Pan Bóg wysłuchał ich prośby, święty Joachim i święta Anna, uniesieni najżywszym uczuciem miłości Boga i wdzięczności ku niemu, wpadli w zachwycenie i wtedy stali się rodzicami Przenajświętszej Panny. W objawieniach świętej Brygidy tak się o tym sama Matka Boża do niej wyraziła. Syn mój Jezus Chrystus małżeństwo ojca i matki mojej tak wysoką cnotą czystości obdarzył, że podówczas nie było na ziemi całej świątobliwszego pożycia małżeńskiego. Gdy oznajmionym im zostało przez anioła, że z nich narodzi się dziewica, z której przyjdzie na świat całe zbawienie, pomimo tego woleli umrzeć, aniżeli ulec zmysłowości, która już w nich zupełnie wygasła. Mówię ci więc to jako rzecz najpewniejszą, że jedynie z uczucia miłości Boga i na słowo anioła zwiastującego im moje narodzenie spełnili obowiązek małżeński i stali się moimi rodzicami. Święty Joachim miał wtedy, według najpowszechniej przyjętej rachuby, lat przeszło 70. Niepodobna wyobrazić sobie świętej pociechy, jakiej doznał, dostąpiwszy szczęścia, jakiego zażywał, gdy Maryja, wzrastając w lata, objawiała tę niezrównaną swoją świętość, która miała ją uczynić Matką Syna Bożego. Wszelako zaledwie doszła lat 3, kiedy święty Joachim, widząc, iż taka jest wola Boża, oddał ją na służbę wyłączną Panu Bogu i sam ze świętą Anną zaprowadził i umieścił w świątyni jerozolimskiej w gronie dziewic poświęconych Bogu. Żył jeszcze potem lat 11 i w 80 roku życia, a nawet 6 przed narodzeniem Zbawiciela, zasnął spokojnie w Panu i poszedł na łono Abrahama oczekiwać chwili, aż syn jego córki, Pan nasz Jezus Chrystus, więc jego wnuk według swego człowieczeństwa, otworzy mu niebo i umieści bardzo blisko siebie i swojej matki, a tejże jego córki Przenajświętszej. Grób świętego Joachima znajdował się dawniej w kościele grobu Matki Bożej zbudowanym na Dolinie Józefatowej. Później ciało jego przemienione zostało do Jerozolimy, a głowa jako droga relikwia przechowuje się w jednym z kościołów w Kolonii.